nocy, nazywam się Maja Szewczak i witamy w sierpniu. Dzisiaj będziemy robić zielonych nici i z pszczółki miętową pszczółkę. Ale najpierw pokoloruję te zielone nici na bardziej miętowy kolor. To będzie miętowa pszczółka. Chciałam zrobić miętową pszczółkę. Tak dla zabawy i dla odcinka na sierpień. Ale najpierw muszę to pokolorować na miętowy kolor. A teraz pociąć i podoklejać na pszczółkę. I tutaj dokleimy. Dokleimy ten. Te nici, żeby wyglądało jak trochę czmiel, trochę pszczółka. Z tymi nitkami. O! A teraz więcej, żeby pokryło jak najwięcej pszczółki możliwie. I jeszcze więcej miętowego zielonego się by przydało do tej pszczółki. I jeszcze tutaj wszystkie miejsca, z wyjątkiem głowy, co są żółte, będą miętowo-zielone. Miałam dużo tych pszczółek, ale jakoś trudno mi było zdecydować, co z nimi zrobić innego niż pszczółki takie. I w końcu zdecydowałam spróbować. Pszczółki podobne do czmieli z tym, bo kształt i wszystko jest odpowiednie. Nawet to trochę coś innego. I to jest miętowa pszczółka. Ale bym chciała też to robić zdjęcia tym przy mojej mięcie w ogrodzie. Ale najpierw muszę to skończyć, zanim będę mogła. I jeszcze mam resztki tej miętowej. Tej. Nici, ale i tak jeszcze mam trochę więcej miejsc, gdzie bym mogła pokryć tym miętowym. Cięłam metalową część i z niej zrobię antenki dla pszczółki. Doklejamy do pszczółki.
i niech to wyschnie. Lazłam przezroczyste cekiny w kształcie zielonych listków i przykleję do pszczółki, gdzie są skrzydła, i zrobię z tych cekinów skrzydła dla pszczółki. Po prostu powszyklejam je do skrzydeł i to będzie nawet jeszcze bardziej miętowa pszczółka. Niech to wyschnie. Żeby pszczółka się czuła bardziej jak pszczółka, to na zielonych włosach dodałam brokatu. Miętowa pszczółka wyschła. Teraz damy jej czarne paski, żeby to wyglądało jak pszczółka miętowa. Gotowe. Bym pododawała troszkę świecącego w ciemności. Mam ten pigment, to się świeci w ciemności i jest w kolorze zielonym. Bardzo będzie pasować do miętowej pszczółki. Klej i pigment. I mieszanie tego na farbę i malujemy na pszczółkę, na ciało pszczółki, na ten świecący w ciemności zielony. I też zrobię tak, że jeżeli te pszczółki użądlą, to nie będzie bolało, ale raczej zapach miętowy będzie z pszczółki, że zaczniesz pachnieć jak mięta, jeśli ta pszczółka użądli. I w ogóle nie będzie to bolesne. Czyli jako żądło, co później dodam, zrobię liście mięty, ale najpierw dodam ten pigment na pszczółkę, na ciało. Ojejku, bardzo zielony obraz. Niech to wyschnie. Bo to ma być miętowa pszczółka. Bym dodała trochę miętowego brokatu. Ten brokatowy klej. I jeszcze więcej tego pigmentu poza tym klejem, żeby się trzymało i żeby się też świeciło w ciemności łącznie z tą mieszanką. I po to, żeby wszystko
wszystko było miętowe. Niech to znowu wyschnie i zróbmy to żądło, co jest miętowe. Teraz delikatne żądło, co jest zrobione z druta i z cekina i też wygląda jak kształt liścia miętowego. Nie będzie naprawdę miętowego zapachu, ale to wyobraźnia, że jest, jeśli ta pszczoła urządli. I w ogóle to nie jest niebezpieczne. Gotowe, a teraz troszkę resztek tej farby, co się świeci w ciemności, mieszanka kleju i pigmentu. I tym pomalujemy. Troszkę tym. I pobrokatujemy, żeby się błyszczało. I niech to też wyschnie. Dodałam większe antenki dla pszczółki i więcej brokatu. Niech to wyschnie. Żądło gotowe. I tak wygląda miętowe żądło. I w ogóle jej nie boli. Po prostu pachnie jak mięta. Nie naprawdę, ale w świecie lalek. I to tak wygląda na lalce. Dobra, czas wracać do pszczółki. Antenki musiałam ze sznurka przykleić, bo te co miało, po prostu nie były wystarczająco widoczne. A ja chciałam, żeby były bardzo widoczne. Czyli dodałam sznurki. Mam o te zielone diamenciki z kwiatkiem i dodam je do antenki pszczółki, zanim dodam oczy. Klej i diamenciki. I gotowe. Niech to wyschnie. Antenki pokolorowałam na ciemniejszy zielony. I miętowa pszczółka gotowa. I wszyscy, co myślicie o miętowej pszczółce, proszę powiedzieć. I pa wszyscy, zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!